Dzień dobry, wieczór, kochani. Zanim wyłączysz to wideo, zanim pomyślisz, co ma wspólnego McDonald's ze świadkami Jehowy, z tą organizacją z Ameryki, JW.org, zanim pomyślisz, że zwariowałem, daj sobie posłuchać tego materiału z książki Roberta Kiyosakiego, Bogaty ojciec, biedny ojciec, ze strony 103 wydania polskiego tej książki, w rozdziale 4, lekcja 3, pilnuj swojego biznesu. Zanim zacznę czytać, na czym zarabia McDonald's, z czym nam się kojarzą świadkowie Jehowy, chciałbym bardzo Wam podziękować za ostatnie lajki, za 4000 ponad wyświetleń w filmiku o moim odejściu od tej organizacji, korporacji deweloperskoreligijnej. Ale lecimy teraz z tematem. Kochani, posłuchajcie. W 1974 roku Ray Kroc, założyciel McDonald's, został poproszony, aby przemówił do magistrantów studiujących biznes na University of Texas w Austin. Mój przyjaciel, Kate Cunningham, był jednym ze studentów. Po gorącym i inspirującym przemówieniu zajęcia zostały zawieszone i studenci zapytali Raya, czy zechciałby pójść z nami na piwo do ich ulubionego studenckiego lokalu. Ray chętnie się zgodził. W jakiego rodzaju biznesie według Was działam? Spytał Ray, gdy już wszyscy mieli swoje kufle z piwem w rękach. Wszyscy się śmiali, jak opowiadał później Kate. Większość studentów myślała, że Ray jedynie sobie żartował. Nikt nie odpowiedział, więc Ray zadał pytanie ponownie. Jak myślicie, w jakiego rodzaju biznesie działam? Studenci znów się zaśmiali i na koniec jedna odważna duszyczka krzyknęła: Ray, któż na świecie nie wie, że twój biznes to hamburgery? Ray zachichotał. Wiedziałem, że tak właśnie odpowiecie. Zrobił przerwę, a następnie szybko powiedział: Panie i panowie, nie jestem w biznesie hamburgerów. Mój biznes to nieruchomości. Kate powiedział, że Ray spędził sporo czasu na wyjaśnieniu swojego punktu widzenia. Ray wiedział, że zgodnie z biznesplanem głównym celem biznesu było skupianie się na sprzedaży, koncesji, franchisingu na hamburgery, ale tym, czego nigdy nie zgubił z pola widzenia, była lokalizacja każdego punktu sprzedaży. Osoba, która kupiła franchising, płaciła również za grunt, na którym znajdował się taki punkt. Grunt należący do firmy Raya Kroca. Obecnie McDonald's jest największym na świecie prywatnym właścicielem nieruchomości, mając ich nawet więcej niż Kościół katolicki. Dzisiaj McDonald's posiada na własność najbardziej kosztowne skrzyżowania i rogi ulic w Ameryce, a także w innych częściach świata. To jest tylko mały fragment tego, co wyjaśnił Ray Kroc studentom, na czym tak naprawdę zarabia McDonald's, nie? Myślimy sobie, patrzymy, McDonald's, o tutaj Big Mac, tyle i tyle. Nieraz się pewnie zastanawiałeś, drogi widzu, ile trzeba na franchising takiego McDonalda, gdzie jest to, przynajmniej kiedyś był, w czasach, kiedy bardzo tęskniliśmy za takimi kanapkami. Teraz trochę świadomość społeczna jest dużo większa, ale w gruncie rzeczy McDonald's zarabia na nieruchomościach. A jak myślicie, drodzy widzowie, z czym ci się kojarzy ta organizacja, Świadków Jehowy? Czym oni się zajmują, co głoszą, co robią, na czym zarabiają, na czym polega ich przychód? No i pewnie odpowiesz bardzo podobnie, jak w przypadku, co prawda absolutnie jest to inny rodzaj działania. Tutaj jest to wyraz duchowy, oni starają się pokazać, że służą Bogu. Natomiast ci biedni niewolnicy organizacji z Warwick, czy tak zwanego ciała kierowniczego, kojarzą nam się z tym, że głoszą dobre nowiny o Królestwie Bożym, chcą nas ochronić przed Armagedonem, prawda, który jest odsuwany już od 150 lat, wymyślają jakieś tutaj bajeczki, widzicie, no ale kojarzą nam się z takimi ludźmi, którzy po prostu oddają się Bogu i są
niby dobrymi ludźmi, dopóki nie otworzysz czegoś więcej na ich temat, dopóki nie posłuchasz byłych świadków Jehowy, w jaki sposób traktują swoich byłych członków zborów, stosując ostracyzm, czyli absolutnie stosując przemoc psychiczną. No i teraz słuchajcie, przechodzimy do czego? Kazik wysłał mi bardzo, mój nasz drogi Kazik, który występował już na tym filmie, byliśmy w Olkuszu, pokazywaliśmy między innymi właśnie taką salę królestwa, którą własnymi rękoma dawno temu budowali bracia i siostry. Ale przejdźmy na przykład do czegoś takiego. Wchodzimy sobie na jakąś grupę Świadków Jehowy, na przykład jak tam JW Pomoc, Warszawa, Chrześcijanie dla Świadków Jehowy, odnośnik na W, oto nieruchomości, czyli taki oto dom, przepraszam. I raz, czym wam się to kojarzy? 2 miliony złotych prawie. Oferta, zdjęty jest oczywiście szyld JW.org, Sala Królestwa. Ale pewnie ludzie, którzy są z ulicy Długiej 54, Pruszków, Pruszkowskie, Mazowieckie, wystarczy, że sobie wpiszą w Google. Wystarczy wpisać sobie w Google, gdyż tam już dawno nie ma, ale nic nie ginie w internecie. Jak piszecie sobie Sala Królestwa i dokładnie adres Długa 54 05 800 Pruszków, Sala Królestwa Świadków Jehowy jak byk. Nie wiem, w którym roku została wybudowana, pewnie ludzie z Pruszkowa coś mogą na ten temat powiedzieć z okręgu mazowieckiego, prawda, którzy tam możliwe, że odwiedzali. Natomiast słuchajcie, bardzo dużo jest tutaj adresów, i w ten sposób możecie sobie zobaczyć, że właśnie na tej stronie oto dom, takich domów jest bardzo dużo, wystawionych przez Świadków Jehowy. I teraz do czego zmierzam? Myślicie, że Świadkowie Jehowy utrzymują się z datków? Z datków, dobrowolnych datków, które kładą tam bracia i siostry i dzieci, ostatnią złotóweczkę, żeby w bajkach Zosi i Piotrusiu są nękani, żeby sobie nie kupowali loda, tylko oddali tą ostatnią złotóweczkę i są wpychani w to, żeby po prostu wina w nich była, że jeśli loda kupię, to ja będę niedobrym dzieckiem, bo Jehowa takich ludzi nie lubi, ale Jehowa lubi pieniążki i Jehowa lubi takie obiekty, bardzo, bardzo im Jehowie się to podoba, a oni, ci biedni ludzie, po prostu budują im te sale, no i po kilkunastu latach, wszystko jest tak zrobione, że te sale są odsprzedawane za 2 miliony złotych, i te pieniądze wysyłane są do Stanów Zjednoczonych. Polski podatnik z tego nic nie widzi. Widzicie tylko Świadków Jehowy na ulicach, którzy po prostu te wszystkie sale królestwa są akceptowalne. No tak, no już nie ma takiego popytu. Trzeba zrozumieć ciało kierownicze w Warwick. Oni są tacy biedni. Praktycznie te whisky makalany. To taki tańszy alkohol dla nich. Im się należy taki jeszcze droższy, nie? No, kochani, to taki krótki odcinek, ale nie pierwszy, dlatego że Kazik, który mi tutaj właśnie wysłałeś, jak Amerykanie, bardzo dużo materiałów, więc zrobimy to na takie odcinki, muszę to podzielić, dlatego że to, co mogę tutaj od ciebie jakby tą amerykańską stronę przedstawić, bo tutaj źródła nie za bardzo mogę zrozumieć, jeśli chodzi o źródło, i druga rzecz, że jest to bardzo ciężko do przeczytania, to, co mi tutaj wysłałeś, ja muszę gdzieś to wydrukować i przygotować się do tego, i to jest spory materiał, więc możemy to podzielić na kilka odcinków, a ja tylko przeczytam jeden tutaj z twoich materiałów, za który bardzo ci dziękuję. Muszę sobie trochę to przesunąć, bardziej w tą stronę. Religia. American religion, amerykańska religia, to religia fundamentalistów, a fundamentalizm jest ze swojej natury antyintelektualny. Większość religii Made in America ma w swojej wykładni jakąś wizję powrotu do czasów Izraela. Uważają, że Bóg znowu będzie miał swój wybrany lud,
który trzyma jakąś ziemię obiecaną. Ów lud musi mieć oczywiście swoich śmiertelnych wrogów i tak większość amerykańskich ruchów religijnych zwalcza się nawzajem. Uważa się, że za prześladowanie i uważa się za prześladowane i prowadzi krucjatę przeciwko całemu światu. W religii amerykańskiej przekonanie o tym, że jest się wybranym, dotyczy nie tylko ugrupowania, ale szczególnie nastawienie jest na jednostkę. Mówi się oczywiście o miłości człowieka do Boga, ale najważniejszą jest relacja odwrócona. Bóg ciebie kocha, ciebie osobiście, bo ty jesteś ważny. Na tyle ważny, że Bóg może błogosławić tobie osobiście. Im bogatszy jesteś, tym Bóg bardziej cię kocha. Stąd amerykański Jezus nie widzi żadnych trudności w przechodzeniu bogaczy i wielbłądów przez ucho igielne wprost do zbawienia. One nation under the God. Remember, if you don't believe in God, you are not a real American. No słuchajcie, pamiętaj, że jeśli nie wierzysz w Boga, to nie pamiętaj, że nie jesteś prawdziwym Amerykaninem. Trochę jak nasze prawaki. Pamiętaj, jak nie jesteś katolikiem, to nie jesteś Polakiem. Także to jest amerykańska naprawdę taka, no, trochę są psychiczni. No. To jest tak, jak ktoś kocha Polskę, ktoś żyje w Polsce, pracuje, płaci podatki, inwestuje tam i on nie kocha Polaków, bo nie jest katolikiem, albo, no widzicie, bardzo podobne, no trochę z Amerykanami tu jesteśmy pierdzielnięci, poza tym, że całkiem inna historia, jeśli chodzi o, widzicie, amerykański chrześcijan musi być bogaty, może być, nie ma problemu, żeby przejść, no i w taki sposób ta organizacja judeo-chrześcijańska Świadków Jehowy tak postępuje. Możesz być bogaty. Amerykanie to zupełnie inny styl życia i zupełnie inna rzeczywistość. To, co w Europie wydaje się dziwne, w USA jest często normą. Jest to społeczeństwo bardzo religijne i najczęściej religia jest szyldem, pod którym się integrują, który nadaje im tożsamość. To jest właśnie tutaj dopisane długopisem, trochę ciężko się, kochani, to czyta, ale nie chcę robić takich długich odcinków, kochani, więc bardzo Was pozdrawiam, dziękuję jeszcze raz za komentarze, kocham Was, łapki, przysyłajcie te wiadomości o tym, że Świadkowie Jehowy to korporacja deweloperska, będziemy jeszcze robić te materiały, Kaziku, które tutaj mi przesłałeś, ja to jeszcze będę wykorzystywał, ale też chcę, mam jakieś inne w planie, więc nie będę robił tego na zasadzie, to jest odcinek pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, bo byście może czekali na większość informacji. Ja chcę na bieżąco update'ować, dlatego, że to wymaga trochę więcej przeczytania czasu i mówię, wydrukowania tego na papierze, a w tym momencie akurat nie mam drukareczki, ale trzymajcie się, kochani, jeszcze raz pozdrawiam, dzięki za suby, kocham Was i do usłyszonka. Trzymajcie się, pa, pa.